wszystkich na kolejnej już odsłonie warsztatów kulinarnych, które tym razem nazywają się Na słodko i na słono. Placuszki z jabłuszkiem. Jak to brzmi? No dobra. W ramach obchodów 11 Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego zaprosiliśmy uczestników dni na warsztaty kulinarne, które w tym roku mają nazwę Na słodko i na słono. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie już kolejny rok organizuje warsztaty kulinarne w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami i kolejny rok spotykamy się w przyjaznych murach Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Właśnie tutaj w pracowni gastronomicznej realizujemy warsztaty kulinarne, które dodatkowo w tym roku organizujemy we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Kubianka. W dniu dzisiejszym zaprosiliśmy uczestników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło w Legionowie. Na kolejnych warsztatach będziemy gościli uczestników warsztatów terapii zajęciowej z warsztatów Świętej Rity w Legionowie oraz warsztatów działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie. Co rok widzę, że jesteście tutaj bardziej kompetentni w swoich kulinarnych podbojach naszych brzuszków. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zawsze jest nasza placówka otwarta dla Was, pamiętajcie o tym. Pani Dorota, pani dyrektor już wie, że zawsze jak tylko będą organizowane gdziekolwiek warsztaty lub będą jakiekolwiek potrzeby, nasza placówka stoi dla Was otworem. Proszę być opuszczane. Dzieciaki z Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci są po raz kolejny na tych warsztatach kulinarnych. Są bardzo zadowolone, szczęśliwe, że mogą przebywać, że mogą zdobyć nowe wiadomości, że będą mogli to w domu opowiadać, jak się robi. Nie wiem, czy zrobią, czy nie zrobią, ale na pewno będą się cieszyli, że robili takie pyszności i będą chcieli rodzicom to przekazać. Bardzo nas cieszy fakt, że w organizację warsztatów kulinarnych w tym roku włączyła się firma, która jest przedsiębiorcą odpowiedzialnym społecznie, jest przedsiębiorcą nagrodzonym w konkursie organizowanym przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej właśnie w kategorii przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. Hurtownia książek MC Kwadrat ze Skrzeszewa przekazała dla wszystkich uczestników warsztatów kulinarnych wspaniałe książki dotyczące grillowania. We wrześniu planujemy kolejne warsztaty, które będą przygotowane dla uczniów szkoły, tutaj w której się dzisiaj znajdujemy, szkoły specjalnej.